jestem stylistą, więc też nie jestem milionerem, a kupuję rzeczy dosyć drogie, w związku z tym jakby no, nie zdarzyło mi się, bardzo bym chciał wyjść w ogóle z 5 torbami, natomiast no nie wiem, no nie wiem, 3 rzeczy na przykład kupiłem, zdarzyło mi się, ale to nie jest tak, bo też byłem, kupiłem te 3 rzeczy, bo to nie jest tak, że ja się przygotowuję finansowo, zbieram na coś. Tak jak mówię, u mnie zakupy są absolutnym impulsem. Idę na przykład z Londynem, przechodzę koło Tracy'ego i mówię, o jaki kapelusz. Wchodzę i go kupuję, no i już, no albo idę gdzieś tam, widzę buty, mówię, jakie buty, chcę te buty, kupuję. Natomiast nie jest tak, że na przykład moją ideą fix jest w ogóle jakaś tam para butów. No mam to w nosie. Znaczy ja, po prostu mnie ubrania nie nobilitują, no. Ja uważam... Czy były takie plotki, że ty wziąłeś kredyt na buty? Wielokrotnie to gdzieś tam ci wypominają. Ale to niech se wypominają, no wypominają mi też, że byłem Alfonsem i że spałem z pedofilem i mnóstwo różnych jakichś idiotyzmów, no to są media, ja na to nic nie poradzę, no śmiejmy się razem, no wziąłem kredyt na buty, dobrze. Jaki kredyt, na jakie buty? Wziąłeś czy nie wziąłeś? Sytuacja wyglądała w ten sposób, że jakby... Miało mi spłynąć honorarium, przyszły buty, to było w Paryżu, więc wziąłem kartę kredytową i wyczyściłem ją do zera, no ale tydzień później ją spłaciłem, no to no,